Cześć, dzisiaj pokażę, jak się czyści wentylator baterii hybrydowej w Priusie trzeciej generacji. Wygląda to tak samo lub podobnie w pierwszej, w drugiej generacji, w Aurisie 1, jeszcze pewnie w kilku innych modelach, również Lexusa, w których jest bateria w bagażniku. Co najważniejsze, już mam odpowiednią koszulkę, więc zaczynamy. Po zdjęciu podłogi bagażnika wyciągam bezpiecznik baterii hybrydowej. Najprawdopodobniej nie jest to konieczne, ale ja wolę to zrobić, bo w końcu będę pracował blisko baterii. Następnie wyjmuję siedzisko tylnej kanapy. Trzeba pociągnąć do góry, bo są tam dwa zaczepy po obu stronach. Kolejna rzecz to zdjęcie kratki, gdzie jest pobierane powietrze do wentylatora. W tym celu trzeba kluczem 12 odkręcić śrubę poniżej kratki i następnie wyjąć tą kratkę, pociągając w górę. Tę czynność ułatwi mi złożenie oparć, które i tak trzeba położyć. Tutaj trudniej to się wyciąga, bo są pokrowce na siedzeniach i jest wszystko ciaśniej spasowane. Teraz trzeba zdjąć te dekoracyjne, że tak powiem, maskownice, które zainstalowane są jedynie na zatrzaski, więc wystarczy je pociągnąć, tak z głową, żeby nie urwać plastikowych zaczepów. Normalnie są one też przyczepione do kanapy na rzep, ale tutaj ze względu na te pokrowce już tego nie ma. Pozostała jeszcze maskownica na samej baterii, ale trzeba najpierw odkręcić jedną śrubę kluczem 10. Potem już tylko są zatrzaski. Następnie demontujemy trzy czarne kanały powietrzne. Wszystkie są na zatrzaski. I już widać wentylator. Teraz musimy odłączyć wtyczkę wentylatora, naciskając z boku śrubokrętem. Wcześniej jeszcze odczepiamy przewód zasilający przyczepiony do wentylatora. Wentylator odkręcamy 10. Z jednej strony jedna śruba i z drugiej dwie. Ale został mi jeszcze do zdemontowania ten trzeci kanał powietrzny. Jeszcze jeden przewód do odczepienia z wentylatora u góry i mamy wentylator wyjęty. No, nieźle wygląda, naprawdę. Spodziewałem się tutaj, że w ogóle nie będzie prześwitu żadnego. Powiedzmy, że 3 lata temu mógł być czyszczony. No. Do czyszczenia wentylatora używam najpierw patyczków kosmetycznych, a następnie sprężonego powietrza. Jeżeli ktoś ma profesjonalną sprężarkę na powietrze, a wentylator nie jest mocno brudny, to zapewne można sobie darować ten pierwszy etap.
Kanały powietrzne też warto przeczyścić sprężonym powietrzem. No i gotowe. Ponowny montaż już nie będę komentował, wszystko robimy po prostu w odwrotnej kolejności. Powiem tylko przy okazji, że czyszczenie wentylatora jest bardzo ważną czynnością zapobiegającą przedwczesnej degradacji baterii hybrydowej, która najczęściej jest spowodowana przegrzaniem ogniw baterii. Jeżeli mamy samochód z dużym lub niepewnym przebiegiem, a zwłaszcza sprowadzony z ciepłych krajów Hiszpanii, Włoch, Francji czy południowych Stanów USA, to trzeba to zrobić koniecznie. Zalecam również powtarzanie tej czynności co 100, a już maksymalnie 150 tysięcy kilometrów. Zależało mi, żeby pokazać szczegółowo śrubka po śrubce, bo wiem, że wtedy w zasadzie każdy poradzi sobie z taką czynnością sam, bez jakichś specjalnych zdolności i doświadczenia. Zresztą też nieraz korzystam z takich poradników. Mamy teraz lipiec, więc kto wie, może jest to ostatni moment, żeby to zrobić i zapobiec degradacji baterii w naszej hybrydzie. I mam taką prośbę, propozycję, jeżeli ktoś chciałby pokazać swoją hybrydę lub przynajmniej udostępnić ją do pokazu, to zapraszam do mnie do Gdańska. Dla osób spoza Trójmiasta mogę zaoferować nocleg. I to by było na tyle. Cześć.